Cześć. Wakacje to czas odpoczynku i każdy szuka go w miejscu dla siebie optymalnym. Jedni są w stanie zrelaksować się na zatłoczonej plaży lub w górach, gdzie aby wejść na szlak, najpierw należy ustawić się w długiej kolejce. Inni natomiast szukają miejsc niekomercyjnych, gdzie nie ma tłumów i czasem nawet zasięgu w telefonie. Dzisiaj zabieram Was w podróż na Podlasie, gdzie będę szukać wakacyjnego wyciszenia z daleka od turystycznego zgiełku. Zapraszam. Swoją podróż zacząłem w Krakowie i pojechałem do Białegostoku. Cała trasa to raczej drogi szybkiego ruchu, dlatego od zajęcia miejsca za kierownicą do rozprostowania nóg w stolicy Podlasia minęło niecałe 6 godzin. Później pojechałem krajową 65 w stronę granicy z Białorusią. Moje miejsce noclegowe znajdowało się dokładnie 700 metrów od niej. Mała wieś, Łapicze, w powiecie sokulskim to spełnienie moich wyobrażeń o spokojnej podlaskiej okolicy, gdzie będę mógł wypocząć. Nie ma tutaj dróg utwardzonych, a zasięg telefonii komórkowej występuje w bardzo ograniczonym zakresie. Prędzej złapiemy białoruską sieć, dlatego dla bezpieczeństwa lepiej wyłączyć transfer danych w roamingu. Według statystyk mieszka tutaj tylko kilkadziesiąt osób. Wieś jest spokojna, a domy są skromne. Panuje tutaj cisza. Tego właśnie szukałem i to chciałbym polecić osobom wybierającym się w tę stronę. Zanim ruszyłem dalej w poszukiwaniu lokalnych atrakcji, skorzystałem z tego, że w miejscu, gdzie spałem, był mały staw, gdzie można było się schłodzić. Woda nie była przejrzysta, ale przecież to nie park wodny. Mnie to absolutnie nie przeszkadzało, tak samo jak bezwzględna cisza. Oczywiście można znaleźć tutaj mnóstwo podobnych miejscowości, gdzie miłośnicy stylu slow life odnajdą wymarzone dla siebie miejsce do wypoczynku. Jeżeli zachwyca Was dzika natura, to na Podlasiu będziecie mieli mnóstwo okazji, aby ją podziwiać z bliska, co samo w sobie może stanowić wyciszającą atrakcję. Dlatego kolejnym punktem mojej wycieczki jest osada leśna Wyżary. Aby do niej dojechać, pokonałem nieco ponad 20 km przez malownicze leśne drogi, a kiedy trafiłem na przystanek autobusowy i zobaczyłem częstotliwość odjazdów, doceniłem, że mam tutaj do dyspozycji samochód. Zbiornik Wyżary został utworzony w 1970 roku i ma prawie 5 hektarów powierzchni. Pełni funkcję przeciwpożarową oraz rekreacyjno-wypoczynkową. Jego okolice to moim zdaniem dobre miejsce do spacerów, wycieczek rowerowych oraz na relaks blisko wody. Warto jednak pamiętać o zakazie kąpieli. Miłośnicy samotnego wypoczynku w ciszy będą zadowoleni. Spacerując tutaj mniej więcej 2 godziny, spotkałem tylko 2 wędkarzy. Kolejne miejsce jest bardzo tajemnicze i znajduje się w samym centrum Puszczy Knyszyńskiej. To osada Wierszalin. Historia tego miejsca zaczęła się mniej więcej 100 lat temu. Eliasz Klimowicz, który pochodził z tych okolic, miał sen, po którym postanowił zbudować w tym miejscu cerkiew oraz osadę. Wśród okolicznych mieszkańców zyskał popularność i mógł liczyć na datki oraz pomoc, bez której by mu się nie udało. Eliasz Klimowicz podczas swojej działalności przepowiadał nadciągający koniec świata, a osada miała być domem dla wszystkich jego wiernych, zyskując jednocześnie status nowej stolicy świata. Jego popularność z czasem malała, a ludzie przestali mu ufać. Według niektórych teorii próbowano go nawet zabić. Ostatecznie w 1939 roku prorok został oskarżony o działalność antysowiecką i kolejne lata spędził w obozie pracy. Dzisiaj pozostałościami po dawnej osadzie opiekuje się nadleśnictwo. Podlasie jest bardzo bogate w miejsca z historią, przy których warto się zatrzymać, jak na przykład wiatraki sokulskie, które dziś niszczają pośród pól. Szkoda, bo to piękny przykład odmienności kulturowej i wyjątkowej architektury Podlasia. Sama architektura to jednak nie wszystko, bowiem przez wieki krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości – Polaków, Białorusinów, Żydów, Tatarów, Rosjan, Litwinów i Niemców, dzięki czemu praktycznie na każdym kroku można spotkać tego dowody w postaci mozaiki religijnej.
Występowanie na jednym obszarze kościoła, cerkwi, synagogi i meczetu nikogo nie dziwi. Tym miejscom również warto poświęcić chwilę, odwiedzając na przykład Sokółkę, Krynki lub Kruszyniany, w których zatrzymałem się na dłużej. To miejscowość, w której jest większy ruch niż gdzie indziej. Znajduje się tutaj zabytkowy meczet oraz cmentarz tatarski. Warto też odwiedzić Centrum Kultury Muzułmańskiej. Prócz sporej porcji wiedzy można tutaj też skosztować kuchni tatarskiej, kupić lokalne specjały oraz zajrzeć do tatarskiej jurty. Niedaleko znajduje się też Zalew Ozierany, który może być dobrym miejscem, jeśli na Podlasie przyjedziecie kamperem i będziecie chcieli spokojnie biwakować na łonie natury. Oczywiście kamper nie jest obowiązkowy, bo biwakować można na różne sposoby. Nieopodal znajduje się też Szlak Ekumeniczny, który jest historycznym upamiętnieniem wieloreligijności tego regionu. Trafimy tutaj na zespół pomników, kapliczek i krzyży charakterystycznych dla danego wyznania. Co zaskakujące, od niedawna można tę trasę przejechać samochodem, a jej długość to 6,5 km. W niedalekiej okolicy znajduje się też stadnina koni, gdzie można wybrać się na przejażdżkę po okolicznych lasach. A jeśli te chcielibyśmy podziwiać z perspektywy wody, to nieco bliżej Białegostoku znajdziemy kilka miejsc, gdzie będziemy mogli wypożyczyć kajak. Kilka dni na Podlasiu minęło bardzo szybko. Czułem, że wrzuciłem na luz i trochę odpocząłem. Chciałbym wszystkim polecić te rejony jako miejsce do wyciszenia się i zapomnienia o tempie życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Tutaj czas płynie inaczej i można docenić proste przyjemności z daleka od hałaśliwych turystycznych atrakcji. Brak ludzi ma również swoje przełożenie na ogólny porządek. Gwarantuję Wam, że w lesie prędzej spotkacie prawdziwego żubra, a nie tego w aluminiowym pancerzu, którego ktoś nieelegancko porzucił.